I witam w tą gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem wrożenie z usłów. zauważyłem, jak szykowałem wiadomości na kolejny dzień. Dobry krypto, który widział oczywiście po północy, że trzy godziny temu pojawił się kryptokrył. Także trzeba go na szybko przetłumaczyć. Na szczęście jest to krótka audycja, krótka, a czy treściwa? Za chwileczkę się dowiemy. Co powinniśmy obserwować w tych cyklach i który z nich prawdopodobnie się jeszcze raz pojawi? Czy to będzie cykl numer jeden, cykl numer dwa? Czy cykl numer 3? Zobaczmy razem z CryptoCryo. I widzimy te różnice pomiędzy cyklem pierwszym, drugim czy trzecim, i każdy się zastanawia, jaka to będzie różnica, jak się zakończy tym razem. Spojrzymy na ten wykres, czyli Stock to Flow what this cycle is going to do. Żeby dokładnie zrozumieć, co ten cykl może nam zrobić. Now, this chart here, we're going to explain it quick and simple and clear. But we're going to really look into the colors, we're going to look into the timeline and we're going to compare these other cycles to understand how this cycle is reacting. I w tym przypadku będziemy tutaj razem spoglądać na ten wykres, gdzie no, zobaczymy na te kolory, które tutaj się wydarzyły. Czas, w których się wydarzały, i też różne cykle, które były wcześniej, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Jeżeli nie wiecie, czym jest stock to flow, we're way, the... też to rozłożymy na czynniki pierwsze. To Ale to jest oczywiście też powiedzenie takiego: hello, pozdrowienia, plan B czyli

Więc ta cienka linia to jest właśnie stock to flow. Najczęściej czym jest stock to flow? Jest to używane i w złocie, i w srebrze. And it's basically to understand scarcity. And I po prostu tutaj musimy zrozumieć. Niedobór, do... gdzie cena może wyjść albo pójść, bazując właśnie na tym niedoborze. Do do one... Dlaczego? Bo mamy dwa komponenty. One, like... Po pierwsze bierzemy dostępność. Right ile jest dostępnych pewnie bitcoinów w tym przypadku w danym czasie albo w tym czasie. How... Albo ile jest też można powiedzieć, przepływów, które będą nadchodzić też do tego rynku. I bazując na tych dwóch metrykach, wtedy rozumiemy też właśnie ten niedobór, rzadkość. I to jest właśnie ta środkowa linia. Poprzez dziesięcioletnią historię widzimy, że śledzimy. Tą właśnie linię. So, flow, Ale jeżeli nie śledziłeś tej linii, to może jest czas, żeby się z nią zaznajomić. Time, Dlatego, że w poprzednim długim czasie to było to, można powiedzieć, no, dokładne. To jest ta cienka linia. A co z tymi kolorami? kolory w zasadzie reprezentują, ile dni do następnego północy. Więc, co to są te kolory? Te kolory nam mówią o tym, ile dni mamy jeszcze do kolejnego halvingu. Well... Dlaczego halving jest ważny? Well... The flow part, that flow part that we talked about. Właśnie ten napływ, który zarabiają, można powiedzieć, górnicy, tak? I wydobywają tą nagrodę. To 500 plus, jak tutaj tłumaczyłem <noise> nieraz, który jest na początku istnienia Bitcoina. Na początku można powiedzieć, przez pierwsze ponad 100 lat. Ale ostatni Bitcoin, pamiętajmy, że jest wydobywany 40 lat, tak naprawdę niedobór już poczujemy dużo wcześniej, dużo wcześniej, można powiedzieć za 10-20 lat, już to będzie w granicach, no, jednego. Bitcoina za blok, tak? Także tu spokojnie ten niedobór szybciej zacznie nas nawiedzać niż myślimy. I właśnie w tym wypadku on tutaj podaje tą pierwszą cechę. I ile wchodzi właśnie na rynek. I to jest ważne. I to po prostu reprezentuje dni do kolejnego halvingu. Widzicie, po prawej stronie. I mamy ten pierwszy komponent, to co jest ta druga rzecz? Czym jest ta druga rzecz na dole? The when... To jest dywergencja. Więc dużo szybciej rośniemy, można powiedzieć, ta zmienność jest dużo większa, kiedy jesteśmy powyżej tej linii stock to flow. Wtedy jesteśmy na czerwono tutaj najczęściej. When we're growing at a slower right. When... Kiedy wzrastamy w wolniejszym tempie When below the stock to flow. Gdzie właśnie ta cena jest poniżej tej linii stock to flow jesteśmy w zielonym. I te wszystkie kolory reprezentują właśnie dni do kolejnego halvingu. But at the same time it's actual price action as well. the price action is represented in the colors mamy ruch ceny Bitcoina, który jest w tych at the same time so that in a nutshell is this stock to flow model and that quick description is probably it makes more sense to you than Never, any other description of the stock to, flow. to jest właśnie stock to flow, i pewnie to łatwe wytłumaczenie jest dla ciebie bardzo ważne i no, robi robotę, żeby łatwiej zrozumieć po prostu to, co tutaj się dzieje na tym wykresie. Yeah, Dlaczego subskrybujesz i dajesz łapę w górę na oryginale tego filmu? Ok, przejdźmy teraz do tych dobrych rzeczy. Czyli mamy. Można powiedzieć, dobry fundament i zrozumienie tego. To next level. Weźmy to na kolejny krok, czy poziom. Right now, we're in the to yellow, right? Jesteśmy teraz w żółtym do, można powiedzieć, pomarańczowego koloru, we... czyli pomarańczowy do, do żółtego. I gdzie byliśmy ostatnio w tym czasie? Zawsze patrzymy na lewo, na wykresie. I żeby zobaczyć te fakty na wykresie, no to trzeba spojrzeć w lewo. Time frame of 2017. A więc w tym poziomie ostatnio byliśmy w styczniu 2017 roku. We also understand we were at this level in April 2013.

Poruszył się dużo szybciej niż ten cykl trzeci z 2017. As as cycles, were... I ten cykl był prawie tak samo szybki jak te dwa cykle wcześniej, dokładnie te w grudnia 2013 i oczywiście z 2011 roku. To były bardziej impulsywne cykle.

Pokazuje te czteroletnie cykle. Tu akurat mówimy też o dziesięcioletnim, który pokazywał w jednym z filmów wcześniej. Niektórzy się gorączkowali, ale jak? Dopiero pierwsze 10 lat już mamy jakieś dane, na kolejne 10-20 lat byśmy musieli przynajmniej 30 lat, żeby tutaj wziąć trzy punkty zbiorcze na. Każdy z dziesięcioletnich cykli, wtedy możemy troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Dlatego niektórzy się zniesmaczyli, no, że od razu dziesięcioletni cykl i ten kolejny też się powtórzy. No ale miał tutaj taką wizję, to przekazał ten dziesięcioletni cykl. Jest on do obejrzenia też na, a, i na Bitcoin Phoenix i, i u niego na kanale. Ale teraz zaczynamy te puzzle no, układać do samego końca. If we look at the flow, bo jeżeli spojrzymy na stock to flow, rozumiemy, gdzie jesteśmy, albo gdzie powinniśmy być. Ta linia, która nam pokazuje w stock to flow, we pokazuje, gdzie powinniśmy być. Jesteśmy teraz troszeczkę nad nią. W naszym ostatnim cyklu, zajęło nam to poszło, aby być nad Uh, the stock flow. W poprzednim cyklu zajęło nam, no, praktycznie bardzo długo, forever, jak on tutaj mówi, na zawsze, żeby dojść do tej połowy, przynajmniej do tej linii, stock to flow, zobaczcie jak długo nam to zajmowało, żeby wyjść poza połowę. Right? We didn't even touch. We were below it. Nawet nie dotykaliśmy przez większość czasu. For this bull this bull Od 2016 do 2017 roku. We were below Byliśmy poniżej tej linii. W tym bull marketcie, czyli w tej kości, w której się znajdujemy, fact... widzimy, że bawimy się i reagujemy na tą linię stock to flow cały czas. Really 2019, really battling, right? Także od Maja 2019 cały czas gdzieś tutaj się ocieramy o tą linię. A poprzednie cykle, na przykład ten 2012, też nam zajęło troszeczkę, żeby wyjść powyżej. W momencie, kiedy wyszliśmy powyżej, oczywiście to było fenomenalne i eksplozja była na talerzu. So with all of that said, we can compare this kind of yellow to orange, yellow to orange, yellow to orange. Więc jeżeli porównamy właśnie to żółte do, do pomarańczowego and with all due respect, we can't really touch cycle one. I tak naprawdę nie możemy dotknąć jeszcze cyklu pierwszego w tym przypadku, bo dane były zbyt nowe. Nie mieliśmy wystarczająco tych danych, ale z cyklem drugim i trzecim możemy już tutaj widzieć jakieś e, korelacje. Także dla cyklu pierwszego nie mamy wystarczająco danych On the stock to flow. na stock to flow, But we will compare cycle two and... ale możemy to razem no, razem sprawdzić z cyklem drugim i z cyklem trzecim, czyli porównać. I w momencie kiedy to zrobimy, od razu nam się wyjaśnia tutaj no, parę rzeczy. Yes, we're more powerful. Tak, są bardziej mocniejsze. Yes, we're ahead of schedule. Tak, jesteśmy w grze. E, tak, i na czas można powiedzieć, że wszystko się dzieje tak, jak jest tutaj zaplanowane. Are we more like cycle three or... Czy jesteśmy bardziej jak cykl trzeci? Like I... Czy cykl numer dwa? I think the is very clear. So... Wydaje mi się, że dowody na tym pokazują nam jedną rzecz. jak to to jest klucz. Wygląda na to, że jesteśmy teraz bardziej przyjaźni, a bardziej podobni cyklu two, do cyklu drugiego, cycle three, niż cyklu trzeciego. Z dowodami, jakie mamy teraz tutaj na wykresie, czy się zgodzisz ze mną? Meaning As we approached our bull market Więc to, co to oznacza, to w momencie, kiedy dochodzimy do tej hossy in our explosive time period i tego impulsywnego momentu eksplodującego, gdzie wtedy też byliśmy w granicach stycznia, lutego, maja, sierpnia, nawet 2017 roku, we below, we byliśmy wtedy poniżej tej linii i mieliśmy no, mniej mocy do tego gdzie wtedy powinniśmy być a gdzie jesteśmy dzisiaj jedyna różnica w cyklu drugim widzieliśmy od razu eksplozję w górę w momencie kiedy wyszliśmy poza połowę You can see that explosion. Widzimy tą eksplozję od razu, taka rakieta w górę. Praktycznie tutaj widzieliśmy, że jeszcze gdzieś tutaj zastanawialiśmy się nad przełożeniem tej rakiety na tej linii w prawo. Territory. A potem mieliśmy no, główną korektę. To była 77% korekta, nie zapominajmy. Gdzie mówi nam to o tym, że do tej pory, biorąc pod uwagę dowody na tym wykresie, jesteśmy bardziej podobni do cyklu drugiego niż trzeciego. Więc teraz możemy zrozumieć, jak ewentualnie to może się teraz rozegrać. Because if you want a longer bull market, if... Bo jeśli chcemy dłuższy market, czy bull market, czyli HOSE, jeśli chcemy dłuższy market, czy bull market, czyli HOSE. I jeżeli masz nadzieję, że będzie więcej eksplozji, zmiany cen i można powiedzieć, rakiety odpalonej w górę albo w górę, wtedy chcemy naprawdę cykl drugi. Bo mieliśmy dwa komponenty wzrostowe, które pozwoliły nam po tej korekcie jednej jeszcze bardziej zdrowotny ten wykres wytworzyć taki zdrowy do kolejnych wzrostów. Gdzie potem mieliśmy linię wsparcia, też powiedzmy na, na tej korekcie już po zakończeniu tego cyklu. Right. So we, if, if Bitcoin, Więc jeżeli jesteś byczy w stosunku do Bitcoina, which, hey, if you watch my channel, A jeżeli oglądasz mój kanał. We have the most bullish hair, In Mamy najbardziej, no chyba tak. Bullish hair, czyli jego włosy są chyba najbardziej bycze, nastawione tylko pionowo. Bitcoin, plain and so, w Bitcoinie, na każdej audycji. So, yes. To jest ta właśnie wiadomość podprogowa, tak przynajmniej mi się wydaje. Także w tym przypadku też jesteśmy byczo nastawieni do, do Bitcoina. Ale w tym samym czasie jesteśmy też realistyczni, także nie zakładamy tutaj okularów z dolarami, tak? tylko przy okazji jeszcze jesteśmy realistyczni w tym, co robimy i nie odpalamy rakiety przy każdym filmie i robimy świetnego mema z naszą twarzą w kształcie po zjedzeniu cytryny, gdzie możemy dodać takiego mema, a bardziej miniaturkę na YouTube'a i co audycję jest inna, eksplodująca twarz pokazywana. Tutaj widzimy, że na spokojnie nie ma takich wariacji, jak to u innych YouTuberów, którzy wychodzą codziennie i codziennie są po prostu no, inaczej przedstawieni na tych miniaturach. Więc to są nasze te no, opinie, które są szczere. Cykl drugi to jest to, na co mam nadzieję i mamy też dowody na stock to flow, że możemy być blisko do tego cyklu drugiego, which would cause us to have an absolute explosion. gdzie pozwoli to nam na poważną eksplozję, in the next przynajmniej w kolejnych dwóch miesiącach. I potem potencjalnie mieć dość uh, hekticzny Uh, a potem możemy mieć poważną korektę down our stock to flow, do naszego stock to flow, a potem z kolejną eksplozją po tych dwóch miesiącach, czyli korekta nie wiadomo jak długa, wtedy to by było bliższe, przynajmniej mi się wydaje, tego końca roku, tak? bo tutaj mamy te dwa zwyżkowe wzrosty. That's miesiące później. I mam nadzieję, że to jest to, co chciałbym, żebyś na ten czas zwrócił uwagę. I też patrzę na to czerwone terytorium na dole. We want to really We... Musimy tutaj już mieć tą, tą podstawę do, do, do ruchu naprzód. czerwone to, to really naprawdę i zmianę z tego czerwonego na żółte, żeby mieć tą... Pełną eksplozję. Uh, and then see a major I potem zobaczenie poważnej korekty. Ważnej. If we were to cycle two, jeżeli byśmy mieli powtórzyć cykl drugi z 2013-2014 roku. One Nie chcemy być jedno-dimensional, czyli no, jedna wymiarowa górka, która, jak tutaj, była wcześniej szczyt jednowymiarowy i potem tylko spadek. Chcemy mieć poważne. Wzrosty, potem poważną korektę i jeszcze jeden wzrost. Tak jak w cyklu drugim. Także to jest to, co chciałam nam dzisiaj przekazać. Więc mamy to w takim razie i zobaczymy, czy tak faktycznie to będzie maj, czy może koniec roku, a czy może w ogóle. Będziemy rośli i rośli przez kolejne bycze lata i tak naprawdę... 20-40 tysięcy już nie zobaczymy. Hmm. Jestem ciekaw, życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.